pokażę, w jaki sposób można inaczej przedstawić wyniki z naszego zapytania, używając do tego kodu PL schoolowego. Pewno znacie już tą strukturę DBMS Output Putline i wypisanie tego tutaj w okienku skryptu naszych wyników, ale jest kilka możliwości, w jaki sposób to można zrobić. Ja chciałbym zaprezentować jeden z nich, tak żeby ten zestaw wyników wyglądał inaczej, też inaczej został pokazany po prostu. Pokażemy to, co się znajduje w tabeli pracownicy. OK, mamy całą tabelę. I teraz stworzymy sobie blok SQL-owy, PL SQL-owy, który to samo, może nie to samo, ale element z tej tabeli pokaże nam w inny sposób, jako taki zestaw wyników w okienku skryptowym. Wykorzystamy tego pętlę for i tutaj sobie zróbmy, powiedzmy, pra, nazwa, z której będziemy korzystać za moment, powiem, w którym miejscu. Powiedzmy select nazwisko from pracownicy, czyli będziemy, ta nasza zmienna pra będzie chodzić po tabeli pracownicy, po kolumnie nazwisko, z tego będzie pętla i następnie chcemy coś wypisać, czyli DBMS output putline i tutaj sobie wypiszmy pra, czyli zmienna odpowiadająca za pobieranie danych, podobna sytuacja jak w kursorze. Następnie wybieramy sobie nazwę kolumny, w tym wypadku jest tylko jedno nazwisko i do tego może dopiszmy sobie jest elementem w tabeli pracownicy. OK. Zamykamy nawias, zamykamy pętlę i wydaje się, że wszystko byłoby OK. Odpalamy i blok został wydrukowany. Niestety nie widać na pierwszy rzut oka naszych odpowiedzi, gdyż do tego będzie nam potrzebne okienko DBMS-u. View DBMS Output. OK. Odpalamy jeszcze raz nasz blok. A jeszcze trzeba by połączyć się z właściwą tabelą. No to jeszcze raz odpalmy. No i teraz już wszystkie te elementy mamy jako nasz result set, jako zestaw wyników w taki sposób przedstawiony. Takie wykorzystanie pętli for do szczytywania danych z tabeli może być bardzo przydatne w wielu sytuacjach. Poza tym jest ono ładne, czyli ładnie ten kod wygląda, jest bardzo przejrzysty i nie będzie sprawiał kłopotu z jego ponownym odczytaniem, jeśli będziemy do niego po prostu wracać.